Cześć, z tej strony Tomek, witam Cię w czwartym odcinku drugiej serii, w której pokazuję, jak w prosty sposób tworzyć smart kontrakty. Wiedza ta przez Ciebie może być oczywiście wykorzystywana w celu analizy własnej smart kontraktów umieszczonych na Ethereum za pomocą chociażby platformy Etherscan. To czwarty odcinek, w którym poznamy require, czyli warunki dalszego wykonania kodu. Zapraszam Cię do tego odcinka. Na początku przyznam od razu, że jest to kolejne bardzo powszechne, bardzo popularnie wykorzystywane słowo kluczowe, z tego względu, że pozwala ono nam decydować, czy dalsza część kodu źródłowego smart kontraktu ma w ogóle zostać wykonana. O co tak naprawdę chodzi? Stosujemy słowo kluczowe require, przyjmujące dwa argumenty po to, aby zadecydować, czy warunek umieszczony w tych argumentach jest spełniony. Jeśli tak, to po prostu kod źródłowy smart kontraktu jest interpretowany dalej. Tutaj autorzy CryptoZombies pokazują nam przykład, w którym porównują dwie wartości. Jedna z nich to argument, który wchodzi do funkcji name i następnie słowo wpisane w tym w italic. Widzimy tutaj znak równości, także jeśli te dwa ciągi znaków są sobie równe, to wtedy funkcja ta zwraca słowo hi. I o co tak naprawdę tutaj chodzi, do czego nam to require w naszej fabryce zombie? Jak dobrze pamiętasz, mamy mapowanie owner zombie count, które przechowuje liczbę zombiaków wygenerowanych przez dany adres za pomocą oczywiście message sender. I teraz chcemy się zabezpieczyć ku temu, aby właśnie jeden adres mógł wygenerować tylko jednego zombiaka. Także myślę, że to jest dosyć oczywiste i wykonamy to za pomocą konstrukcji require w następujący sposób, czyli słowo kluczowe require, następnie owner zombie count i tutaj kluczem jest oczywiście adres, który to tworzył. Następnie upewniamy się, żeby wartość dla tego klucza była równa 0. I w tym momencie mamy pewność, że tak naprawdę ten adres będzie mógł wytworzyć tylko jedne zombie, z tego względu, że tutaj numerowanie jest od zera. W razie oczywiście pytań zapraszam Cię do sekcji komentarzy. Na ten moment to już wszystko. Dziękuję, cześć.